Hej, nazywam się Kamila Surma i witam Cię w podcaście Wyspa Intuicji. Jeśli pragniesz odnaleźć swoją drogę w życiu, odzyskać wewnętrzny spokój, spełnienie i z odwagą podążać za głosem swojego serca, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo intuicja skierowała Cię we właściwe miejsce. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest niesamowicie cudowna, inspirująca kobieta Elena Pawenta, która jest ekspertką w dziedzinie komunikacji, wystąpień publicznych, jest autorką książki i również organizatorką TEDx Warsaw Woman. Ale to czuję, że to jest tylko namiastka tego, co powiedziałam, więc pierwsza rzecz, witam Cię serdecznie, Elena, na naszym wywiadzie. Dziękuję, że zgodziłaś się tutaj dzisiaj gościć. I jakbym Cię mogła poprosić, żebyś też mogła powiedzieć naszym słuchaczom właśnie, jaka jest Twoja misja i jakie są jeszcze inicjatywy, w które się angażujesz, bo wiem, że tego jest dosyć dużo. Tak, cześć Kamila, dzięki za zaproszenie. No w sumie wszystko to, co powiedziałaś, to wszystko się zgadza. Ogólnie to, czym się zajmuję, to jest taka szeroko pojęta edukacja, można powiedzieć. Pracuję z młodzieżą, ze studentami, jestem adiunktem w Szkole Głównej Handlowej i uczę przedsiębiorczości, biznes planowania, komunikacji w biznesie. Pracuję z osobami dorosłymi też w biznesie, jestem trenerem biznesu i głównie to, czym się zajmuję, to też komunikacja, przywództwo, public speaking, czyli wszystko, co jest związane z mowami, z przemówieniami publicznymi. No i też bardzo aktywnie działam w organizacjach non-profit, wspieram naszą lokalną społeczność tutaj obecnie w Warszawie, organizuję konferencję TEDx, działam w organizacji Toastmasters i też angażuję się w wiele innych projektów. Pięknie, dziękuję. No właśnie, my w sumie poznałyśmy się dzięki Toastmasters na jednej z konferencji i często pada takie pytanie właśnie, jak te takie umiejętności swoje komunikacji i wystąpień publicznych praktykować i to jest jedna z takich organizacji, która rzeczywiście ogromnie wspiera, więc być może gdzieś jeszcze w naszym wywiadzie później o tym porozmawiamy. Natomiast chciałabym zacząć od takiego najważniejszego dla mnie pytania, czyli jak wyglądała Twoja droga do odkrycia tego, czym się zajmujesz teraz, bo dużo osób, które nas słuchają, właśnie szuka swojej drogi. Ty to już odnalazłaś. Jak to wyglądało? Czy od zawsze wiedziałaś, że to Cię pasjonuje, czy to był taki jakiś dłuższy proces? Nie, to była długa droga i ja bym powiedziała, że wciąż jestem na tej drodze, bo nie uważam, że to, czym się zajmuję teraz, to jest już po prostu koniec i to jest marzenie i osiągnęłam swój cel. Cały czas to wszystko jest bardzo płynne i się zmienia. Nawet moje działanie, na przykład moje działanie na uczelni, no, cały czas angażuję się w nowe projekty, nowe konferencje, poznaję nowe osoby, tworzymy wspólnie jakieś nowe rzeczy, więc nie jest to... Myślę, że po prostu czuję, że jestem na dobrej drodze, ale nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek w życiu powiem, że już osiągnęłam swój cel i teraz to już to. Ale jestem zdecydowanie na dobrej drodze, nie zawsze czułam, że tak jest i przez dłuższy czas szukałam siebie i próbowałam siebie odnaleźć, ale myślę, że różne zdarzenia w moim życiu po prostu spowodowały, że na tą drogę swoją wstąpiłam. Na przykład, kiedy skończyłam studia, była to School of Management w Petersburgu w Rosji. To jest najlepsza szkoła biznesu w Rosji i ja oczywiście bardzo ambitnie myślałam, że ja będę pracować w wielkiej korporacji i zarabiać duże pieniądze, tutaj takie ambicje, że zarządzać dużym zespołem.
I oczywiście jedynym takim kierunkiem, o którym myślałam, to była korporacja. Mhm. I pamiętam, że zaczęłam szukać siebie w różnych korporacjach, próbowałam siebie na jakichś praktykach. Nie odpowiadało mi to. I później, kiedy urodziła się moja pierwsza córka, zrozumiałam, że ja nie chcę pracować w korporacji, bo ja chcę przebywać z córką, czyli zaczęłam szukać takiej drogi, gdzie mogę robić to wszystko, co lubię, co chcę, tylko że pracować w bardziej takich elastycznych godzinach, żeby więcej przebywać w domu. No i wtedy bardziej poszłam tą drogą przedsiębiorczości, drogą akademicką, drogą freelansu. I do tej pory tego nie żałuję, czyli tak naprawdę to były takie małe jakieś wydarzenia, które pomogły mi znaleźć się na tej drodze, ale zdecydowanie nie było to coś, do czego dążyłam. Myślę, że po prostu tak moja droga już się ułożyła. Okej, okay. A jak w tej całej podróży, jaką rolę pełni intuicja? Jak cię wspiera? Intuicja mnie wspiera cały czas, bo ja zawsze podejmuję decyzje właśnie zgodnie z intuicją i często nawet myślę, że tak naprawdę wszystkie moje decyzje tak naprawdę biznesowe, decyzje związane z karierą są oparte na jakichś nowych znajomościach, na jakichś niezwykłych zupełnie zdarzeniach. I ostatecznie pojawia się coś, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ja myślę, że Kamila, ty znacznie lepiej to potrafisz wytłumaczyć, i że coś, pojawia się jakaś osoba, która proponuje jakiś projekt i to nie jest to, co planowałam wcześniej, ale zaczynam po prostu wchodzić w ten projekt i okazuje się, że moja kariera zupełnie się zmienia, mój dochód się zmienia, jakieś takie bardzo wiele rzeczy potrafi się zmienić przez jedną rozmowę. Dokładnie. A powiedz mi, czy jednym z takich wydarzeń była właśnie organizacja pierwszej edycji TEDx Warsaw Women? Ja znam mniej więcej historię tego, jak to się potoczyło i czy tam też właśnie taką rolę odgrywała intuicja? Jak to w ogóle przyszło? Skąd ten pomysł? Ja organizowałam konferencję TEDx od 2015 roku i zaczęłam organizować tę konferencję w Łodzi. I przez kilka lat organizowałam właśnie TEDx Piotrkowska Street. I myślę, że organizacja pierwszej konferencji mojej zupełnie TEDx Piotrkowska Street to był zupełny taki przypadek i to była ta właśnie intuicja, o której mówisz. Rozmawiałam ze swoimi kolegami z Toastmasters. Rozmawialiśmy, że fajnie by było coś takiego ciekawego zrobić w Łodzi, jakąś konferencję TEDx. Przyszłam do domu, sprawdziłam w internecie, jak można zaaplikować. Zaaplikowałam i po prostu mówię, ja coś napiszę. Czyli ja zupełnie jakby nie myślałam o konsekwencjach, o tym, co z tego wyjdzie tak naprawdę. I wysłałam tą aplikację. Najpierw dostałam odmowę, później coś tam musiałam zmienić w tej aplikacji. I dostałam zgodę. I kiedy dostałam zgodę, dopiero zrozumiałam, wow. To się dzieje. To się dzieje, muszę to zrobić. Teraz muszę to zorganizować, mam licencję, nie mam nic zespołu, nie mam nikogo. Wrzuciłam na Facebooka takie ogłoszenie, że hej, mam licencję na organizację TEDx Piotrkowska Street, kto chce mnie wesprzeć? No i bardzo dużo ludzi się odezwało i faktycznie stworzyliśmy taki zespół. Oczywiście pierwszy rok, pierwsza edycja była taka zupełnie, wszystko było dla nas nowe, ale zrobiliśmy to i później każda kolejna edycja już była coraz lepsza, coraz ciekawsza. Myślę, że też jest większą frajdą dla mnie każda kolejna edycja, bo rozumiem, że
Bo pierwsza edycja to był taki impuls teraz, że muszę to zrobić, a teraz już rozumiem, że to naprawdę robię coś bardzo ważnego dla naszej lokalnej społeczności. Te idee, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy, od razu pierwsze co zrobiłam, to dołączyłam do zespołu TEDx Warsaw. Zobaczyłam, że nie ma tutaj edycji właśnie dla kobiet, ale to jest bardzo ważne moim zdaniem, ten światowy ruch TEDx Women. I zaczęłam organizować TEDx Warsaw Women, no i teraz robimy już trzeci rok i naprawdę to prężnie się rozwija. Więc myślę, że to tak naprawdę jedna mała, krótka rozmowa i taki ten impuls przerodził się w coś tak wielkiego. Tak, to jest niesamowity właśnie przykład tego, jak za takim pomysłem po prostu podążamy, nie wybieramy tego głosu strachu, no bo też mogły być, nie wiem, jakieś myśli, które mogły gdzieś tam po drodze powiedzieć, nie, w sumie, nie wiem, to jest za duży projekt, albo nigdy tego nie robiłam. I taka jedna decyzja, która mogłaby się wydawać, że nie ma jakiegoś może, jakby nie patrzymy na te konsekwencje tego, co dalej się może zadziać, bo tak naprawdę nie mamy pojęcia, a się okazuje, że taki zasięg mogą mieć nasze działania i też mogą być w przypadku Twojej historii taką inspiracją dla wielu kobiet. Ja też nie pamiętam, czy to była pierwsza, ale wydaje mi się, że to była pierwsza edycja w Warszawie, TEDx Warsaw Women. Udało mi się wtedy dostać bilety i uczestniczyłam i było to no, niesamowicie piękne wydarzenie, mnóstwo inspiracji. Co Ciebie najbardziej tak spełnia w organizacji akurat tego wydarzenia? Czy to jest takie wydarzenie, no jednak czuję, że ono jest trochę może ma inną formę niż jakieś inne konferencje. Jak czujesz? Co jest takiego najbardziej spełniającego w tym wydarzeniu? Bardzo mi się podoba, że rozpowszechniamy idee, które są naprawdę ważne i to jest coś, o czym nie mówimy za często, o czym nie mówią w telewizji, nie słyszymy, nie czytamy, ale ktoś tam się zajmuje i kiedy te wszystkie idee widzą tutaj światło dzienne, to szczególnie podczas wydarzenia, bo filmy na YouTubie już każdy wybiera sobie coś zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale sama wiesz, że na tym wydarzeniu, kiedy słyszysz to wszystko, to no, po prostu jesteś pełna inspiracji, tutaj coś ze świata technologii, medycyna, jakiś tam rozwój duchowy, czyli różne, zupełnie różne obszary i takie właśnie zwykle są konferencje TEDx, zupełnie różnorodne. I co mnie spełnia osobiście, to ja myślę, że takie rozumienie tego, że robię coś ważnego. Ja ostatnio robiłam test Gallupa, dowiedziałam się, jakie są moje talenty i zrozumiałam, że wszystko, co robię, tak naprawdę jest zgodne z moimi talentami, bo jeden z moich najważniejszych talentów to jest significance, to jest po polsku, to jest bycie ważnym, robienie czegoś tak ważnego, znaczącego. I właśnie to, że robię coś tak znaczącego, to, co może zmienić czyjeś życie, kogoś zainspirować, to jest dla mnie bardzo ważne. I myślę, że dlatego właśnie angażuję się w edukację, w różnego rodzaju projekty, nawet non-profit, bardzo dużo angażuję się w non-profit, wiesz, że działam bardzo aktywnie i nawet na skalę międzynarodową, bo nieważne jest dla mnie, czy to ostatecznie przyniesie dochód, czy nie, dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie będzie to miało wpływ na czyjeś życie. Pięknie, tak. A ta konferencja i ta idea właśnie, o których mówisz, to po prostu czasem pobudza takie pomysły w nas, czy tak pomaga jakieś jedno zdanie, może po prostu tak zmienić naszą perspektywę patrzenia na świat, że rzeczywiście jest to niesamowite. Wiem, że tych idei, które są dla Ciebie znajome przez te wszystkie konferencje, jest na pewno dużo, ale czy jest jakaś taka jedna, która tak bardzo Cię poruszyła, która została w Twoim sercu, która czuje, że tak rzeczywiście zmieniła perspektywę tego, jak zaczęłaś patrzeć na jakiś obszar w swoim życiu? Czy jest coś takiego?
Ja myślę, że nie ma takiej jednej, bo tak naprawdę wszystkie idee, które są wygłaszane na naszych wydarzeniach, to bardzo głęboko tak wchodzą, no, ponieważ bierzemy udział w przygotowaniu mówców i wiemy, jak te mowy ewoluują, jak tylko z jakichś tam pomysłów powstaje właśnie ta piękna idea, to piękne przemówienie. I na pewno dużo jest czegoś takiego. Bardzo mnie zawsze inspirują młode dziewczyny, które działają prospołecznie, które czują jakąś wielką ideę i chcą właśnie naprawić świat. I w tej swojej takiej młodej energii jeszcze nie widzą żadnych przeszkód. To jest niesamowite. Dziewczyny mieliśmy licealistki, studentki, które robią naprawdę tak niesamowite projekty, że no, osoby dorosłe, które przychodzą na nasze wydarzenie, mówią, wow, że co ja w ogóle robię, jak te dziewczyny tak działają na taką skalę. I to też bardzo inspiruje. No na przykład ostatnio były u nas dziewczyny, które na przykład Emilia Kaczmarek, która zajmuje się ubóstwem menstruacyjnym mówi o tym, otwarcie i wprowadzają to do szkół, pracują na skalę całej Polski. To jest coś, co jeszcze u nas w Polsce nie jest aż rozpowszechnione na tak szeroką skalę i w innych krajach już bardziej o tym się mówi. Była u nas na przykład Krysia Paszko, która mówiła o swoim sklepie Rumianki i Bratki. To jest taki sklep online, gdzie tak naprawdę nie można kupić kosmetyków, ale poprzez kupienie jakiegoś konkretnego kosmetyku można było zgłosić przemoc domową. Że jak to się działo, to mogłeś to zarejestrować i zgłosić się po pomoc po prostu. I za tym sklepem działa dużo właśnie psychologów i organizacji, które mogą udzielić pomocy. Krysia, która zrobiła ten projekt, ona występowała na naszej scenie, miała 18 lat. Kiedy zrobiła ten projekt, miała 17 lat. Wow. Więc to jest naprawdę dla mnie najbardziej inspirujące, że w każdym wieku tak naprawdę można mieć niesamowite idee i rozpowszechniać te idee. Dziękuję, że się tym podzieliłaś. Mam wrażenie, że to jest taka piękna inspiracja do tego, że czasem mamy jakąś ideę, mamy jakiś pomysł, ale pojawia się taki głos, nie wiem, jestem za młoda, później jestem za stara, bo nigdy nie ma tego momentu, który jest jakby, głowa nam powie, że to jest ten idealny czas, nie? Albo zawsze jest coś, jestem za młoda, jestem za stara, albo coś jeszcze po prostu innego, więc dziękuję, że się tym podzieliłaś, jak warto po prostu za tym takim wewnętrznym wołaniem iść. Wspomniałaś też o tych przygotowaniach osób, które dzielą się tymi ideami i też o tym, jak pracujesz z osobami, które przygotowują się do wystąpień publicznych. Co tak na podstawie Twojego doświadczenia, Twojej pracy jest takim największym wyzwaniem dla osób, które mają występować publicznie? To znaczy ja jestem też trenerem biznesu, ja bardzo dużo pracuję z osobami, które mają takie wątpliwości i muszą występować publicznie, ale boją się, mają pewne ograniczenia i widzę, że ludzie mają naprawdę duże bariery, nawet szczególnie, że pracuję często z menedżerami, z właścicielami biznesów i im bardziej osoba jest wysoko postawiona i pewna siebie, wygląda na pewną siebie, tym większe tak naprawdę ma te bariery jakieś wewnętrzne, bo im wyżej jesteś gdzieś tam w tym rankingu stanowisk biznesowych, tym większe masz
takie wewnętrzne bariery, ograniczenie, więc ja zawsze mówię, że jak najwcześniej trzeba sobie z tym poradzić i da się to w sobie rozwinąć tak jak każdą inną umiejętność. Można rozwinąć, nie wiem, nauczyć się jeździć na rowerze, można rozwinąć w sobie intuicję, można też rozwinąć w sobie umiejętności właśnie komunikacyjne i przemawianie publicznego. Natomiast tutaj bardzo dużo osób ma blokadę, dlatego że wiąże się to z nami, tak? Czyli nikt nie będzie na przykład patrzeć na mnie i oceniać, jak używam swojej intuicji, albo jak jeszcze na rowerze, tak. Ale jak mówię, no to wszyscy na mnie patrzą i jestem po prostu taka otwarta, goła i tak. Każdy widzi po prostu każdą niedoskonałość, więc dlatego ludzie mają duże ograniczenia i po prostu nie idą tą drogą, mówią, to nie dla mnie, to ja nie chcę w ogóle, to nie umiem, nie chcę tego się uczyć, i odcinałem się od tego. Natomiast to jest umiejętność, która naprawdę pomoże rozwinąć się w tych obszarach, w których chcemy się rozwinąć. I to nieważne, czy o czym chcemy, gdzie chcemy pracować, jak chcemy się rozwijać. Umiejętności komunikacyjne zawsze są ważne, bo to niekoniecznie jest przemawianie do ogromnego tłumu ludzi, jak na konferencji TEDx. Nawet taka rozmowa, tak jak my teraz rozmawiamy, nawet gdybyśmy się nie nagrywały, tak, a po prostu rozmawiały, umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób otwarty, klarowny jest bardzo ważna. Jeżeli druga osoba nas rozumie, no to to mamy szansę jakoś zawsze się rozwinąć i iść do przodu. Więc moim zdaniem musimy rozwijać umiejętności komunikacyjne, jeżeli chodzi o takie duże wystąpienie, jak na przykład wystąpienie na TEDxie, no to są to zupełnie innego rodzaju przygotowania, bo ćwiczymy tylko jedną mowę, doskonalimy, więc te mowy na TEDzie, na TEDxie zawsze są idealne, dlatego że po prostu miesiącami są przygotowywane. Natomiast tak na co dzień też da się rozwinąć te umiejętności poprzez ćwiczenie, poprzez pracę z trenerem, z osobą, która zna się na tym, pomoże właśnie przełamać te jakieś swoje wątpliwości. Kluby Toastmasters, jakieś prezentacje, live'y na Facebooku albo na Instagramie. To Kamila na pewno bardzo dobrze wiesz, że też jak po raz pierwszy gdzieś tam mówimy live na Facebooku, Instagramie, to po prostu... Jezu, tak. Czy story na Instagramie, jakby to zaczęcie w ogóle właśnie to jest... To chyba o to chodzi, nie? Żeby właśnie przełamać ten pierwszy krok. I jak mówiłaś też o tych umiejętnościach właśnie komunikacji, też o teście Gallupa. Ja pamiętam, że jak zrobiłam taki pełen test Gallupa, to u mnie komunikacja była na ostatnim miejscu, naprawdę na ostatnim. I ja miałam takie, Boże jedyny. Przyszło do mnie to, że właśnie chcę prowadzić warsztaty, że tak to bardzo mocno poczułam, a z drugiej strony mówię, ale przecież ja powinnam się skupić na tych moich mocnych stronach, tak? Ale później sobie na to spojrzałam i mówię, okej. To jest coś, z czym ja mogę pracować. Wiem, że to jest mi potrzebne, bo to jakby, tak jak mówię, że komunikacja to nie jest tylko dla osób, które nie wiem, chcą prowadzić warsztaty dla tysięcy osób, tak? Czy przemawiać właśnie publicznie, ale to jest komunikacja w ogóle pomiędzy ludźmi, to jest komunikacja w zespole, a tak naprawdę no, każdy z nas na co dzień doświadcza wielu takich sytuacji, więc to jest ważne. I ja pamiętam, że dla mnie to było ogromne wyzwanie, które wymagało, wiedziałam, że po prostu muszę poświęcić temu, znaczy muszę, że chciałam poświęcić temu swoją uwagę i energię i rzeczywiście właśnie zapisałam się do Toastmasters, stwierdziłam, że okej, zacznę nagrywać podcast, robić wideo na live na Instagramie, zacznę nagrywać swoje wideo, zacznę nagrywać story i będę też to traktowała jako taki sposób właśnie na praktykowanie swojej komunikacji, więc nawet to story na Instagramie, to oczywiście to nie było tak, bo to tak jak też powiedziałeś, że my widzimy ten efekt i ktoś jak to ogląda, to mi się wydaje, że my to po prostu
nie wiem, poszliśmy na scenę TEDx i z biegu po prostu daliśmy taki speech, a za tym są miesiące przygotowań. Wracając sobie do nawet story na Instagramie, które może być super narzędziem dla wielu osób, które chcą to praktykować, to ja na początku miałam za sobą nie wiem ile usuniętych podejść do tego, żeby nagrać, nie wiem, 15-sekundowe pierwsze swoje story, ale ktoś, kto to ogląda, widzi tylko te 15 sekund i sobie mówi, o, nie wiem, jej to tak łatwo przychodzi, nie? A za tym stoi rzeczywiście masa przygotowań, jakieś przekraczania swoich wewnętrznych blokad, więc fajnie jest to też podkreślić dla osób, które może czują właśnie, że chcą iść w tym kierunku. Jaka byłaby taka może jedna rada dla osób, od czego mogą zacząć? Czy powiedziałyśmy o tych różnych organizacjach, o tym, jak to można praktykować, ale rzeczywiście taka jedna praktyczna rada dla osób, które gdzieś tam chcą się przełamać i czują teraz, jak nas słuchają, że to jest ten kierunek, w którym chcą iść, to co by to było? Przede wszystkim ćwiczyć. Bo słuchanie nic nie da. Bo ja na przykład jako trener komunikacji mogłabym powiedzieć, zapraszam tutaj na moje live'y cotygodniowe, zapraszam na mojego Instagrama i tak dalej. Natomiast tak, ja jako trener komunikacji daję jakieś tam narzędzia, cały czas czymś się dzielę i mam te live'y. Natomiast zawsze mówię, że samo słuchanie albo czytanie nic nie da, tak? Jeżeli mamy tą książkę o zostań najlepszym mówcą świata, nie zostaniesz najlepszym mówcą świata. Od czytania, no tak. Oczywiście, czyli musimy wyjść z tej swojej strefy komfortu i regularnie ćwiczyć. Zacznijmy od jakichś małych kroków. Jeżeli jeszcze na przykład nie jesteśmy gotowi na zostanie mówcą na TEDxie albo nawet na jakiś większy kurs komunikacji, to zacznijmy od małych kroków. Regularne prezentacje, na przykład w pracy. Coś co tydzień zaprezentujmy, poćwiczmy. Jeżeli w pracy nie mamy możliwości, to zapiszmy się do klubu Toastmasters. Tam możemy poćwiczyć i też co tydzień publicznie wystąpić w jakiejś roli i otrzymać informację zwrotną, bo tutaj bardzo ważna jest ta informacja zwrotna. Jeżeli robimy live na Facebooku, jeżeli robimy prezentację w pracy, to zawsze poprośmy kogoś, może kogoś przyjaźnie nastawionego, koleżankę, kolegę, żeby też nie stresować się za bardzo i nie prosić wszystkich od razu. Poprośmy, zadajmy dwa pytania, co ci się spodobało i co mogłabym zrobić lepiej następnym razem. No i po prostu na podstawie tych pytań też przyjmowanie feedbacku to też jest taka umiejętność, tak. Bo to może być trudne, kiedy ktoś nam powie coś, czego no w ogóle nie oczekiwaliśmy, na przykład, że nie wiem, za wolno mówimy, za szybko, za bardzo się uśmiechamy, za mało się uśmiechamy, jakieś takie rzeczy, które takie mogą być szokiem, ale przejmijmy to i postarajmy się nad tą rzeczą następnym razem popracować i im więcej będzie tych takich iteracji i prób ponownych, tym lepszy będzie wynik końcowy, więc świadome ćwiczenie to jest jedyny sposób na osiągnięcie wyniku. No i oczywiście praca z kimś, kto naprawdę potrafi nas poprowadzić w dobrym kierunku, więc czy to będzie coach, czy to będzie trener wystąpień publicznych, czy to będzie osoba, która po prostu jest już dobra w wystąpieniach publicznych, potrafi być naszym mentorem, no to każda z tych opcji będzie dobra. Pięknie, jak o tym mówiłaś, to tak mi się przypomniały właśnie dwie sytuacje też z takiej mojej podróży, że pamiętam, jak przygotowywałam się do pierwszego swojego warsztatu, który trwał 3 godziny, to ja po prostu codziennie przez chyba tydzień czy dwa, te 3 godziny w domu po prostu prowadziłam warsztat dla
oczywiście osób, które sobie wyobrażałam, więc to była ta praktyka, od której ja wtedy mogłam zacząć, czyli po prostu w domu mówienie na głos, ale rzeczywiście dopiero jak się spotkałam z tą możliwością tego, żeby ktoś wysłuchał i dał ten feedback, to było takie, pamiętam, zwrócenie uwagi na takie rzeczy, na które ja sama nie mogłabym tej uwagi zwrócić, czy na przykład ja pamiętam, że na moje dłonie, że one po prostu, czy jak zobaczyłam nawet filmik, czy właśnie ktoś mi na Toastmaster zwrócił uwagę, co się działo z moimi dłońmi, że one po prostu tam sobie fruwały. Teraz gdzieś tam starałam się mieć większą świadomość tego, chociaż rzeczywiście to się gdzieś jeszcze tam powtarza, więc rzeczywiście tak jak mówisz, ten feedback jest ważny w tym całym procesie. Jak poruszyłyśmy ten temat takiego przygotowania też merytorycznego, ale też właśnie takiej naszej umiejętności wystąpień publicznych, ale wiadomo, że to też wiąże się ze stresem bardzo często. Nawet jak jesteśmy już super przygotowani, no to gdzieś tam nasze emocje się w nas pojawiają. Czy masz jakieś takie praktyki swoje, jakieś rytuały, które tobie pomagają tak przed samym wystąpieniem zarządzać swoimi emocjami, stresem, jeśli on się pojawia? Tak, myślę, że taką najprostszą metodą to jest oddech. To jest taka metoda, która pomaga po prostu, dlatego że kiedy się boimy, no to się spinamy i przestajemy oddychać i stąd pojawiają się te wszystkie dodatkowe dolegliwości typu drżenie rąk, pocenie się, mdłości i tak dalej. Więc wiele osób myśli, że ma po prostu taki straszny strach przed wystąpieniami publicznymi i po prostu nie chce nawet myśleć o tym, ale tak naprawdę to tych wszystkich dolegliwości takich fizycznie odczuwalnych można łatwo się pozbyć poprzez świadomy oddech, czyli już nie wchodząc w szczegóły, oczywiście są jakieś tam techniki oddychania, które jest tych technik bardzo dużo, ale po prostu głęboki wdech, głęboki wydech, wolno, kilka razy i da się pozbyć większości tych takich drobnych dolegliwości. Samego takiego stresu, czyli takiego podekscytowania, nie to, że nie da się pozbyć, ale ja bym nawet polecała nie pozbywać się tego, bo to bardzo nam pomaga. Kiedy czujemy to takie podniecenie, nawet ja teraz uczę tak przemawiania. Ja kiedy robię live'y na przykład na Facebooku albo kiedy prowadzę jakieś warsztaty, no ja zawsze to czuję. Zawsze jest taka mobilizacja, pełne skupienie i to takie spięcie wewnętrzne i ja nie chcę się tego pozbywać, bo gdybym czuła się zupełnie zrelaksowana, no to bym poczuła, hej, coś jest nie tak. Coś jest, nie wiem, albo ja nie jestem przygotowana, albo mnie to nie obchodzi, albo no, nie możemy, musimy się spiąć, musimy właśnie się podekscytować, to nam daje dodatkową energię. Więc poza tym oddychaniem jeszcze jest dużo takich technik po prostu już bardziej dotyczących naszego przemówienia, w jaki sposób możemy zacząć, że z większą energią od razu, żeby tą energię wypuścić, żeby przyciągnąć uwagę, też w jaki sposób możemy mówić, żeby nie rozpraszać się, żeby się skupić. Więc dużo jest takich metod. Ja bym proponowała zacząć od najprostszej, czyli oddech i skupienie się na tu i teraz, taki mindfulness, nie myślenie, nie myśleć o tym, co by mogło się wydarzyć, bo bardzo lubimy właśnie nakręcać się i myśleć, o, jak spadnę ze sceny, jak tam ktoś zauważy coś. I jeżeli przestaniemy się nakręcać, powiemy sobie jakąś pozytywną afirmację, głęboki oddech, to wszystko powinno być super. Tak, rzeczywiście chyba ta akceptacja tego stanu jest ważna, bo wtedy się stresujemy jeszcze tym, że się stresujemy, co się w ogóle nasila.
Także to na pewno jest pomocne. Wspominałaś też o tym, że ważnym aspektem Twojej pracy jest wspieranie innych właśnie w biznesie, w przedsiębiorczości. I wiem, że też wiele osób, które są w społeczności podcastu, myśli gdzieś o rozpoczęciu jakiegoś swojego projektu, jakiegoś swojego biznesu. Jakie według Ciebie są takie cechy osoby, która takiej przedsiębiorczej osoby, tak? Które są ważne dla tego, żeby ten biznes rzeczywiście prowadzić. Tak, ja o tym mam książkę właśnie i prowadziłam o tym badania do mojego doktoratu. Książka nazywa się Born Global Entrepreneurs po angielsku i była właśnie o takich przedsiębiorcach, które działają międzynarodowo. Od razu, nie zaczynają tutaj lokalnie, ale od razu działają na skalę globalną. I myślę, że cechy takich przedsiębiorców to są przede wszystkim, to jest zupełnie inne podejście w ogóle do życia, czyli te osoby nie widzą jakichś ograniczeń, nie patrzą na to, co może się nie udać, a widzą tylko możliwości, czyli skupiają się na tych możliwościach. I też, co bardzo ważne, i myślę, że to też jest związane z tą intuicją, że osoby te zaczynają od tego, co mają, czyli nigdy nie marzą o czymś, co nie istnieje, chociaż oczywiście to też jest takie zachowanie u przedsiębiorców czasami, taka wizualizacja jakichś rzeczy, które nie istnieją, ale jak kiedy zaczynają, zawsze zaczynają od tego, co mam, czyli jakie posiadam umiejętności, co mam w sensie w takim fizycznym, ile mogę zainwestować w biznes, kogo znam, bo też nasze znajomości to też jest coś, co mamy i bardzo często tego nie doceniamy, a przedsiębiorcy właśnie bardzo mocno wykorzystują swoje znajomości. Bardzo dużo też uprawiałem networking, kiedy prowadziłam wywiady z przedsiębiorcami takimi działającymi na skalę międzynarodową, no to cały czas rozmawiałem z ludźmi na całym świecie. O, dzisiaj rozmawiałem z Meksykiem, jutro rozmawiam z Kanadą i cały czas non-stop chodzą, no teraz może akurat przez ostatni rok nie było możliwości podróży za bardzo, ale cały czas są na jakichś eventach międzynarodowych, nawiązują relacje, więc wykorzystują to, co mają, nawiązują relacje z innymi, żeby dobrać jakieś tam brakujące elementy, inwestycje do swojego biznesu. No i też mają bardzo takie elastyczne podejście do życia, do biznesu, czyli dostosowują się do sytuacji. Jest takie powiedzenie po angielsku: if life gives you lemons, make lemonade. Właśnie ta zasada lemoniady jest bardzo taka charakterystyczna dla przedsiębiorców, że jak masz jakiś problem, coś idzie źle, to po prostu dostosuj się, zobacz, co możesz z tej sytuacji wyciągnąć, czego możesz się nauczyć i idziesz dalej. Także ja myślę, że ta moja książka i to moje badanie, które zrobiłam, właśnie bardzo dużo mnie też nauczyła i pomogła mnie w moim biznesie i staram się teraz jak najbardziej trzymać się tych zasad. I naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku, więc bardzo polecam takiego troszeczkę stosowanie tych zasad. Pięknie. Dziękuję Ci pięknie za wszystko, czym się podzieliłaś. Powiedz proszę też, że dla naszych słuchaczy, jeśli chcieliby być na bieżąco z Twoimi warsztatami, bo też prowadzisz i kursy online, i różne warsztaty, to gdzie mogą Cię znaleźć, jak Cię odszukać w tej przestrzeni online? Zapraszam do kontaktu na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie. Zapraszam też
do mojego podcastu, bo jak tutaj słuchacze słuchają podcasty, to też zapraszam. Mój podcast jest w języku angielskim, nazywa się Ideas and Leaders. I tam mówię o komunikacji, właśnie komunikacji w biznesie, o przedsiębiorczości, o leadershipie i rozmawiam z osobami z całego świata, tak naprawdę z liderami biznesu, które też opowiadają jakieś swoje, dzielą się swoimi poradami. I oczywiście zapraszam do kontaktu na wszystkich social mediach. Chętnie nawiązuję nowe kontakty i znajomości. Pięknie. Czy jest coś, o co Cię nie zapytałam, a czym chciałabyś się podzielić jeszcze tutaj z osobami, które nas słuchają, czy to jest odnośnie odnajdywania swojej drogi, czy komunikacji, jakieś takie ostatnie przesłanie od Ciebie, to co by to było? Moim ostatnim przesłaniem będzie: szukajcie swojej drogi i nawet jeżeli nie wiecie, gdzie was coś zaprowadzi, to co robicie teraz, to po prostu róbcie to, bo to wszystko, tak jak powiedziałam, wszystko, co ja robię, to tak wydawałoby się, że to był zupełnie zbieg okoliczności, ale tak naprawdę nie był to zbieg okoliczności, bo tak to miało być. Więc każde spotkanie, każda rozmowa, każdy odsłuchany podcast to jest kolejny krok na naszej drodze, więc to wszystko dzieje się po coś. Pięknie. Dziękuję raz jeszcze za cudowną rozmowę, za podzielenie się wszystkimi wskazówkami, radami. Osoby, które mają ochotę właśnie też wziąć jakiś udział w warsztatach, to zapraszamy też na wszystkie social media do Eleny. No i dziękuję Ci jeszcze raz pięknie. Dziękuję bardzo, Kamila.